wolny, ale odbierają nam piłkę zawodnicy z Myszkowa i już bardzo szybko kierują się w stronę naszej bramki. Na lewą stronę i będzie uderzenie i niestety 1-0. Troszkę pokpiliśmy. Nie bardzo widziałem, kto strzelił bramkę od bramki. Mocne uderzenie. Odbija się jeszcze piłka od jednego z naszych zawodników i jest 1-1. No i drodzy Państwo, czyli jednak można soczyste, mocne uderzenie jednego z naszych zawodników, a dokładnie Piotra Załuski. Piotr Hart w pojedynku 1-1. Skiba. Skiba obrócił się z piłką. Skiba do Wrony. Przewracany Skiba na środku boiska. Tutaj Maciek Wolny opanował piłkę. Maciek Wolny uderzy. Podciął piłkę. Aż. Hat. Hat do Skiby, ale tutaj włączył się Wolny. Wolny, prawa noga. Wolny poradził sobie. Wolny uderzy. Uderzył i obronił Bartosz Kucharski. Przerzut na lewą stronę boiska. Dobre zagranie zawodnika z numerem 24. 24 w drużynie Myszkowian, o ile dobrze widzę, czy to 24. No i kolejny rzut rożny, czwarty. Wolny przejął piłkę. Wolny, Wolny do Skiby. Skiba nie sygnalizował zagrania kapitana Pawła Mazurka ręką, ani sędzia boczny, czyli asystent. Skiba, Skiba zatrzymał piłkę. Skiba, Nowakowski, Nowakowski. Niestety nie zdołał Bartek umieścić tej piłki w świetle bramki. W zapowiedziach do tego meczu i myszkowianie, myślę, że i my, twierdzili, że ten mecz będzie bardzo interesujący. No i oczywiście taki też jest, ale teraz jeszcze wróćmy na boisko. 16 metr, zawodnik z numerem 9, mocne uderzenie i wzdłuż bramki. A pamiętajmy o tym, że miewamy problemy. I Witek, no, ale wszystko w zasadzie przed nami. Na dzień dzisiejszy Myszków zajmuje trzecie miejsce po 9, czyli na półmetku z 18 punktami. My zajmujemy miejsce szóste, ale uwaga! No i znowu dośrodkowanie. Rzut wolny, wolny. Nie, Paweł Szołtys. Mocno, że nie jest! Paweł Szołtys, lewa noga. Gratulacje, panie Pawle. Ile trzeba było czekać? 1-2. Paweł Szołtys, 39 minuta. Wiecznym i przezimować, przygotować się. Przygotować nasz skład na wiosnę. Prawa strona boiska. Tu już zawodnicy z Myszkowa. Matera, mocne uderzenie. I Witek stał tam, gdzie być powinien. I raz to już udowodnił. Maciek Wolny. Maciek Wolny. I tam, gdzie stał Bartosz Kucharski. Ten będzie wyrzut z autu, a nie rzut rożny. Już gra rozpoczęta. Kacprowski musi naprawdę dużo biegać. Wolny, wrócił. Nie ma. Brawo. Już chciałem powiedzieć brawo dla Dawida Witka. Jednak po uderzeniu zawodnika z numerem 11, Jakuba Matyi, który pojawił się na boisku najprawdopodobniej w przerwie, piłka wpada do bramki Mazura. Podolski na środek do kapitana. Kapitan, dobry przerzut. Opanuje piłkę. Opanował. Zawodnik z Myszkowa w samym narożniku. Słyszą Państwo komentarz kibiców. Jest 3-2. I bramkę strzela Alan Jaworski. No ale to już nie nasza, nie nasza rola. Dobre przyjęcie piłki przez Alana Jaworskiego. Alan Jaworski i nogami broni tym razem Dawid Witek. No, smutny wieczór piątkowy. Nie nastroi nas pozytywnie. Możemy być nie tyle dumni, ile zadowoleni z gry naszej drużyny. No ale już z tego, jak potoczył się sam mecz, to może niekoniecznie.
jak mówię, tego sprytu zdecydowanie więcej wykazali zawodnicy z Myszkowa.